Czy ja się denerwuję? Ależ skąd? Ależ skąd? Jestem bardziej spokojny, niż sobie możecie to wyobrazić. Jestem tak spokojny, że mogę tylko ten samochód w dupę kopnąć. Chcesz sobie kopnąć go w dupę? Chodź sobie kopnąć w dupę. Za dużo pieniędzy wydane, żeby kopać go w tyłek. Za dużo pieniędzy wydane, żeby kopać go w tyłek. Słuchajcie. Co jest za problem? Muszę się do was zgłosić. Tu, a przy okazji, jak już tędy przechodzę, no właśnie robię ćwiarteczkę, tu auto ulega biodegradacji, a to jest szczegół, to już jest ostatnia ćwiarteczka, no ale, jak wiecie, robimy remont silnika. Poskładałem wałki rozrządu i to wszystko, czwarty wałek dopiero dobry dostaliśmy. Kurde, wiecie co, fachowcy w tych Land Roverach, tacy, że głowa boli, naprawdę, jeden sklep, co naprawdę zadzwonił i facet powiedział, no już tam nie ma, do takiego silnika jest tylko jeden, jedyny wałek, inne tam nie pasują. No, ale to wiedział naprawdę jeden właściciel, to już nie będę mówił, którego sklepu, a reszta naprawdę masakra, no. Masakra, mówią, że to pasuje od tamtego, a guzik, prawda, nie znają się, a zajmują się tylko Land Roverami, także no, wiecie co, no, sorry. Pomijając to, poskładałem wszystko, problem jest, samochód nie zaciąga oleju z miski olejowej, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia dlaczego, rozbierałem kilkukrotnie pompę, pompa jest w nominale, te wszystkie, tam są takie dwie zębatki, nie? I to wszystko jest w nominale, nie ma tam nic, aby to zaciągło, włożyłem tam do pompy też wazeliny, żeby powietrza nie było, żeby od razu pociągnęło olej, nie zaciąga, ciągnie mi z filtra tego olejowego olej, ale nie ciągnie mi z miski olejowej, dałem już stan oleju powyżej stanu pompy, żeby to ściekło, czyli że tutaj w tym zamiast 5 litrów ma jakieś 10 litrów oleju wlany, żeby tam po prostu zaciągło go tylko. I słuchajcie, tutaj jest możliwość, odkręca się tutaj aparat zapłonowy i żeby nie kręcić na sucho silnikiem, to tam się wiertarką kręci, tylko samą pompę, aby to wszystko poszło. I tu wszędzie powinien zacząć wyciekać olej. Nie robi tego i oczywiście lampka olejowa świeci się na desce rozdzielczej cały czas. Także muszę rozkręcić to wszystko tutaj jeszcze, bo jest możliwość, że gdzieś tam pod uszczelkę czy coś podeszło mi coś, jak tutaj tą obudowę zakładałem tam od pompy czy coś takiego. No ale... żeby to rozebrać. No i właśnie, jak źle byłaby przykręcona uszczelka czy coś, to może zaciągać powietrze i nie ma siły, żeby zaciągać oleju. Taka jest też teoria. Ale żeby teraz to wszystko rozebrać, muszę rozebrać wentylator, bo wiem, co to jest za robota, jeżeli się wentylatora nie ściągnie, bo to już robiłem. I teraz tak, na YouTubie są instrukcje, jak to łatwo zrobić. Tu macie wstawkę. Come all the way here. This one comes loose going counterclockwise. Okay, we need to go this way. So one person holding the screwdriver there will do it, but we recommend using the two only, guys. So it's easier, it's really efficient. Okay, and now, okay, let's see. I think it came loose. Yep. Right here, you can see the clutch now is loose. Czyli jeden sobie paluszkiem trzyma śrubokręt, blokuje tutaj śrubeczki, a drugim kluczykiem robi pstryk, gotowe, tak. Mhm. Aha, tak. Śruby już powykrzywiałem, mówię dosyć. Zrobiłem sobie tutaj, wyfrezowałem sobie w kole tutaj. Tu widzicie, wyfrezowałem sobie, podłożyłem taką sztangę. Zrobiłem takie narzędzie tutaj, taką sztangę, zablokowałem tutaj za ramę, żeby mieć blokady tutaj silnika, żeby mi po prostu tego wałka, żebym miał siłę to odkręcić. Przeduszka, rura, potężna siła. Tak potężna siła, że co zrobiłem? Zerwałem poduchę pod silnikiem. Śrubę. Zobaczcie. Widzicie? Prześwit światła. Nie ma śruby. Taka siła. Silnik cały chodzi o... Teraz dodatkowa robota. A to jak nie ruszyło, tak tego nie ruszyło. No. Jeżeli macie jakiś mądry patent, jak to cholerstwo odkręcić, pisz tam mi w komentarzach. No tak się robi samochody zabytkowe. Potem ktoś mówi, o Jezu, tak długo go robisz. No robię długo go, bo robię każdą śrubkę, każdą dupkę. Rozkręcam, odnawiam, remontuję i tak dalej, i tak dalej. Ta cała ćwiartunia, zobaczcie. Rozkręcam całą ćwiartkę. Co się potem okazało? Rura, która jest wlotowa z baku do no co, jak od wlewu paliwa do baku, nie? No to była tak strasznie przerdzewiała, że głowa boli, no. Ale tutaj już ją odnowiliśmy. Zobaczcie, jaka ładniutka.
nówka funkiel nieśmigana. No ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ jak macie wlew paliwa, to tam jest uszczelka i już wam pokazuję. To jest uszczelka, która jakoś, jaki ten błotniczek jest leciutki, to jest piórko. To jest uszczelka, jak macie w baku tutaj rurę, która tutaj jest naokoło, nie? I to jest ona i ona wygląda tak. Jest cała po prostu zgnita. O. To jest nasza uszczelka. Udało mi się taką znaleźć. No ale teraz znowu. Za czym? Przyjdzie mi to. Za czym to znowu zrobię? To nie mogę tutaj nic założyć. Bo jeżeli bym założył teraz błotnik, on tu jest klejony. Widzicie, on to wszystko jest na ten taki miękki silikon, gumę taką miękką, która nie zastyga. Jest klejony. Jeżeli ja to założę, rurę włożę, to potem mogę mieć problem, żebym tą uszczelkę założyć. Dlatego najpierw musi być uszczelka założona, a potem rura mocowana. Dlatego znowu będzie stało i czekało, aż przyjdzie uszczelka. W międzyczasie oczywiście sobie to tutaj ponaprawiam. Tutaj już mamy gotowe, wiecie, nie? Pamiętacie? No ale mówię, sen z powiek jest silnik. Bo silnik jak nie chodzi, to reszta nie ma sensu, żeby była naprawiana. Powiedział majster. Siema, chłopaki. A teraz taka odskocznia, co robisz? Co robię? Czekam, aż mi szpachtel wyschnie, a teraz trochę doprowadzam go do porządku. To było szpachlowane, bo tu pamiętacie, było takie wejście, było na wtyczkę. Dziadostwo to było straszne, strasznie to brzydko wyglądało. Także ćwiateczka też tutaj jest robiona, wito. Pozwólcie, mamy po 30 stopni. A kamper nie gotowy, no wszystko tak się jakoś kurde dziwnie sypie. Ja też mam dużo pracy, no nie daję rady po prostu fizycznie. Ale powiedz, pokaż jakiego mamy gościa dzisiaj. A o. Ty jest jedyny, który jest szczęśliwy dzisiaj. Tak, pokaż się. Lucjan. Lucjan śpi na kanapie, tak? On już jedzie w trasę. Lucjan, powiedz cześć. Halo. Cicik. Ta jest. Dobra, słuchajcie. Czekam na waszą pomoc. Na wasze info, jeżeli ktoś się zna, jak można ten cholerny wentylator odkręcić. Bo jeżeli nie odkręcę go, to słuchajcie, będę musiał te wszystkie tutaj śrubki, co są tam w koło, tam, to wszystko tutaj, będę się musiał męczyć, żeby to wszystko robić w komplecie z pompą, bo nie odkręcę tego inaczej. Strasznie ciężka robota jest, naprawdę. Jeżeli mi się nie uda wentylatora odkręcić, to będę musiał te wszystkie tutaj paski kinowe przekładać przez pompę, przez to, no masakra, naprawdę strasznie ciężka robota, no. Także czekam na waszą pomoc, może mi podsuniecie jakiś pomysł. Słuchajcie, nawet czasem głupi pomysł okazać się może mądrym pomysłem. A ja się biorę tutaj za ćwiarteczkę. Wycinanie. Tu wstawianie nowego. Tu dół jest dobry. Tutaj mamy gumę do wycinania. Tutaj mamy to. Tu od spodu jest tutaj. Dlatego to ściągnąłem, bo wiedziałem, że tutaj jest teatr. Już tutaj wyciąłem. Nie widać, widać. Takie coś tu jest, dziadostwo. O. Bo tu już jest zrobione. Uchwyt pod pas jest zrobiony. Tu wszystko jest zrobione. Tylko trzeba będzie zasilikonować to. No ale czekam, żeby tutaj naprawić, nie? No i tutaj, to można potem, ten chlapacz to można potem zrobić. Tutaj już jest wszystko zrobione. Czekam, aż sprężyny wstawię. Ten talerz tutaj też jest zrobiony. Można go już założyć. Śruby tu wszystko jest. Nowe mamy. Ajajaj. Tylko ten silnik. Także czekam na wasze info. Ode mnie to wszystko. Ja się biorę za wito. Nie, tam idę ćwiartkę robić. Tu. Czym ta się?